Już od kilku tygodni Fundacja Animals Przystań Świnoujście szuka domu dla psa o imieniu Loki. Pomimo publikacji zdjęć w mediach społecznościowych, nikt nie zgłosił się po tego uroczego pieska uratowanego przez fundację. Loki przez długie tygodnie błąkał się po zachodniopomorskich wsiach, nim trafił do domu Beaty Kastrał. Loki trafił do nas 7 tygodni temu. Otrzymałam telefon, to był piątek, godzina 22. Zadzwoniła pani z Wiejkowa, pani Kamila, która właśnie zabezpieczyła wraz z rodziną Lokiego. Biegał już tam kilka dni po wsi, no i udało się go złapać, zabezpieczyły, no i zadzwoniła, czy byśmy przyjęli Lokiego. W ten sam dzień, jeszcze w nocy, przywiozła go tutaj, ja go odebrałam spod promu, było już dobrze po północy. No i jak go zobaczyłam, to faktycznie, no, kubka nieszczęścia, wychudzony, bardzo przerażony, cały drżał po prostu, i emocje, i pewno z zimna. No i cóż, no pierwsze dni trzeba było go jakoś tutaj przyzwyczajać, socjalizować z tym wszystkim, co się wokół dzieje. Oczywiście wizyta u weterynarza, od razu leki, odpowiednia karma. No jakoś trzeba było sobie poradzić z tym wszystkim. Myślę, że na dzień dzisiejszy uważam, że jest to piesek naprawdę bardzo pozytywny. Kocha człowieka, cały czas chce być przy nim. Nawet jak siądę na kanapę, to chociaż żeby łapę na mnie położyć, to już jest szczęśliwy. Co jeszcze? Spacerki. Lubi spacerki, tylko tak, no długo na pewno nie możemy chodzić, ponieważ ma jakąś starą kontuzję. Było to na pewno jakieś złamanie, doktor mówi, przedniej łapki, która się gdzieś tam zrosła. No i czasem ją po prostu unosi do góry chodząc. Na pewno mu to jakoś tam troszeczkę dokucza. Dostaje w tej chwili nowej generacji leki na stawy. Mamy nadzieję, że mu to jakoś tam pomoże. Ale sobie radzi. Doktor go ocenił tak najmniej więcej na 6-7 lat. Jest bardzo wesoły. Tutaj teraz to widać na zdjęciach, zawsze jest bardzo smutny. Może to ludzi tak zniechęca, bo zawsze zrobi taką smutną minę. Ale on jest generalnie bardzo wesołym pieskiem. No na pewno początki były takie, że ciężko mu było jakoś tak z emocjami sobie poradzić, bo dużo tego wszystkiego się działo w jego życiu. Jedno, co udało mi się ustalić, to wiem, że Loki kiedyś mieszkał w Świnoujściu i miał swoją panią, która zmarła około 3 lat temu. No i co się potem z nim zadziało, trudno powiedzieć. Wiem, że gdzieś tam został oddany, ale dlaczego znalazł się na ulicy, jak długo się błąkał, czy to był miesiąc, czy to były lata, trudno powiedzieć. No na pewno nie miał szczęśliwego życia przez ostatni czas. Zresztą widać po nim, ma takie stare zmiany grzybicze na uszkach, to już na pewno tutaj sierść nie urośnie. Ma mnóstwo takich starych blizn na całym ciałku. Więc no to świadczy o tym, że no musiał gdzieś tam, nie wiem, walczyć. Nie wiem, no trudno to tutaj nam ocenić, co się tak naprawdę działo. On będzie kochał każdego. Z dziećmi nie ma problemu, tak, bo i wnuczki były, więc wiem, że nie ma problemu. I rodzina z dzieckiem, i koty, bo również mam koty w domu, więc tu nie ma też agresji w stosunku do tych zwierząt. Do psów też nie, bo jest też z moim psem. Na początku, jeżeli idziemy na spacerze i zobaczy dużego psa, troszeczkę się boi, zaczyna szczekać, ale to jest tylko chwilowe. Tak więc naprawdę dziwię się bardzo, że do tej pory przez tyle tygodni, mimo tyle udostępnień, nikt się w nim nie zakochał. Tak, Lokuś? Chodź szybciutko tutaj. No tak, ty jesteś taki kochany piesek przecież, tak? No, taki kochany jesteś. Miałam też sygnały, że był w jakiejś tam miejscowości w Dobrobolu, w Łąkach, więc no te sygnały gdzieś tam z tych okolic cały czas docierały, że gdzieś go tam widziano, więc no domyślam się, że po prostu błąkał się tak przez kilka lat.
Jedyne, z czym on może mieć na początku problem, to z emocjami, tak? Z którymi on sobie do końca nie potrafi poradzić. No na pewno jest to proces właśnie i efekt tego, że no tak długo gdzieś tam się błąkał. Był takim, no można powiedzieć, pieskiem bezdomnym. No jakaś tam trauma, bo stracił swoją panią, więc no to wszystko ma znaczenie. Ale naprawdę jest kochanym psem. Tak? Chodź, Lokusiu, chodź, chodź. Tak, chodź, damy smaczka, ale nie skaczemy. No chodź, proszę bardzo. Tak, grzeczny piesek. Jest bardzo posłuszny, naprawdę. Jak się do niego powie, że ma iść do siebie, na miejsce, potrafi to wszystko posłuchać. O, chyba emocje go też tutaj... emocje biorą, bo cały czas pije. Niestety, Loki to nie jedyny podopieczny fundacji, który ma problemy ze znalezieniem nowych właścicieli. Karmel został odebrany przez nas ponad 2 lata temu interwencyjnie w asyście policji. Był to pies, który no, około 5 lat na pewno żył na łańcuchu w strasznych warunkach. Wychudzony, na szyi ogromna rana od otarć od łańcucha. Wychudzony do granic możliwości. Odebraliśmy tego pieska, trafił do nas, był u nas też kilka miesięcy. Ciężko było mu znaleźć dom, no ale się udało. Trafił do rodziny. No niestety po 2 latach jego właściciel odszedł i piesek trafił z powrotem do nas. Jest już u nas no ponad 2 miesiące. Też jest ogłaszany no, wszędzie, gdzie to jest możliwe. I no niestety, nikt też Karmela nie chce pokochać. No Karmel jest dużo większym pieskiem, bo waży no, z jakieś 28 kilo. Jest w wieku około 9 lat. Ale niech nikogo nie zmyli wiek, bo jest bardzo wesoły, energiczny. Czasem się zachowuje jak szczeniak. Lubi się bawić. Uwielbia spacery, tak, więc no naprawdę fajny pies, tylko no niestety nikt jakoś nie potrafi się w nim zakochać. Nasz Karmel nawet list napisał na Facebooku, który krąży, no ale jeszcze nie dotarł do tej odpowiedniej osoby chyba. Tak więc może ktoś zobaczy nasze pieski i... Czy to są teraz te 2 psy? Tak, tak. No, Karmel jest u mnie, a... Znaczy, Loki jest u mnie, a Karmel jest tam u Małgosi, gdzie kiedyś byliście, nie? A, tak. No. No i widzisz, zakrztusiłeś się z tych emocji. Chodź, chodź szybciutko. Chodź szybciutko, grzeczny jesteś, tak. Grzeczny. A Loki, którego dziś spotkaliśmy na spacerze, jest bardzo ufnym i przyjaznym psem. Wystarczyła chwila i hop, już wskakuje na kolana i czeka, aby go pogłaskać. Jeśli ktoś z naszych widzów chciałby przygarnąć Lokiego albo Karmela, to zapraszamy do kontaktu z Fundacją Animals Przystań Świnoujście.